bycie ministrantem, bycie lektorem, zawsze traktowałem przede wszystkim jako Boże wezwanie. Bo tak to się w moim życiu ułożyło, że faktycznie dosyć mocno poczułem, że to Pan Bóg mnie powołuje do tego, żeby być przy Jego ołtarzu. I faktycznie to posługiwanie, do którego mnie Pan Bóg wezwał, nieustannie rzutuje na rzeczywistość codzienną, na rzeczywistość szkolną, rodzinną przede wszystkim, ponieważ ta liturgia, w której mam posługiwać i w której cały czas mam się udoskonalać, wzywa mnie do tego, żebym udoskonalał się również w stosunku do drugiego człowieka. I jeśli liturgia jest tak wspaniałym znakiem Bożego miłosierdzia, to i ja to miłosierdzie powinienem przekazać drugiemu człowiekowi. Na początku trochę bałem się być tym ministrantem, ale po pewnym czasie się przekonałem, że to jednak może być bardzo miłe doświadczenie. I właśnie po paru latach służby jako ministrant zostałem wysłany na kurs lektora, a teraz właśnie po kursie lektora na kurs ceremoniarski. Ogólnie ministrantem zacząłem być od razu po komunii. Podobało mi się, jak starsi chłopaki służyli Panu Bogu, no i chciałem spróbować swoich sił. Potem, po kilku latach już bycia ministrantem, poszedłem na kurs na lektora. No i teraz nadszedł czas na bycie ceremoniarzem. Wielki papież Grzegorz Wielki. Z jednej strony czasy, w których żyjemy, nazywał czasami zorzy porannej, że właściwie już Chrystus nas zbawił, już oddał za każdego z nas swoje życie na krzyżu, już przelał krew, już tam na krzyżu oddał dla zbawienia każdego człowieka swoje ciało. To wszystko już zrobił, ale jeszcze tego dokładnie nie widzimy. Jeszcze nie oglądamy tego takim, jakie to jest. Widzimy to w liturgii. Widzimy to w znakach, tak jak podczas zorzy porannej. I taka jest też prawda o liturgii, o mszy świętej. Kurs kończy w tym roku 17 uczestników, 17 lektorów, którzy zostali tutaj przysłani przez swoich duszpasterzy. To kurs już piąty. Regularnie co 2 lata odbywają się te kursy. Już ponad 100 młodych chłopców zostało przygotowanych i pobłogosławionych do pełnienia posługi ceremoniarza w swoich wspólnotach parafialnych. Zachęcam was ja, więźni w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Myślę, że aby zachęcić młodszych, ale też i troszkę starszych chłopaków do bycia w służbie liturgicznej, to przede wszystkim musi być braterstwo z tymi, którzy już przy tym ołtarzu są, że faktycznie obecność ministrantów służby liturgicznej przy ołtarzu pod przewodnictwem kapłana musi wyrażać faktycznie tę miłość, która nas przy tym ołtarzu jednoczy. I faktycznie, gdy młodzi, którzy chociażby przyjdą z okazji przygotowań do pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania, gdy faktycznie widzą tę jedność, to zapala się w nich pragnienie
właśnie wejścia do tego grona. Tak było chociażby w moim przypadku. Mnie zainspirowało to, jaką jedność pokazuje służba liturgiczna w mojej parafii. I myślę, że wtedy, gdy mamy taką jedność między sobą, to możemy wyjść i spotkać się z tymi młodymi, bo nie wystarczy tylko powiedzieć, że takiego i takiego dnia jest zbiórka służby liturgicznej, ale faktycznie trzeba tych młodych spotkać, trzeba z nimi porozmawiać i dać im świadectwo. I wtedy faktycznie możemy tworzyć wspólnotę. Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Adrian Barczyk z parafii świętego Stanisława Kostki w Zawierciu. Jestem. Jakub Klimas z parafii pierwszych męczenników Polski w Częstochowie. Jestem. Igor Kowalski z parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika w Myszkowie. Jestem. Zawsze podczas tych kursów stawiamy przede wszystkim na jedno. By to nie było tylko techniczne przygotowanie do pełnienia swojej posługi, ale przede wszystkim zrozumienie tego, co się wykonuje, co się czyni. Zatem za każdym razem także dajemy uczestnikom pewne wyjaśnienie, pogłębienie teologiczne. Odsyłamy ich także do pewnych źródeł, pokazując im, gdzie mogą szukać właśnie jakiegoś pogłębienia osobistego w zrozumieniu tych znaków, gestów, liturgii i tego, co ona wyraża. Radosław Zając z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach. Jestem. Wojciech Cabat z parafii świętego Jana Chrzciciela w Poczesnej. Jestem. Wojciech Głoszczyna z parafii pierwszych męczenników Polski w Częstochowie. Jestem. Oprócz bogatej treści teorii, jeżeli chodzi o sprawy liturgiczne, to ten kurs pozwala też w piękny sposób przybliżyć się do Pana Boga. Pobłogosław tych wybranych do pełnienia funkcji ceremoniarzy. Sprawa, by troszcząc się o piękno liturgii i czerpiąc z niej treści dla swojego życia, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie i swoim życiem dawali przykład wiary chrześcijańskiej. A znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i o podjętych przez nich zobowiązaniach. W tym roku postanowiliśmy też nawiązać do czegoś, co może nie jest związane wprost z liturgią, ale w kontekście tego, co przeżywamy w Polsce, na pewno uczulenie młodych chłopców, którzy także będą wspomagać swoich duszpasterzy w formowaniu służby liturgicznej w swoich wspólnotach parafialnych, także na kwestię pewnego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o niewłaściwe zachowania ze strony innych osób. Zapoznawaliśmy też ich z zasadami prewencji, wychowaniu dzieci i młodzieży, prosząc też, by uświadamiali i wyczulali inne osoby na takie zagrożenia, które mogą im zagrażać z różnych stron. Nie tylko mówimy tu o środowisku kościoła, ale także o szkole, o środowisku sportowym, żeby widzieli, potrafili słuchać, ale także, żeby potrafili reagować i pomagać tym, którzy w takiej sytuacji się znajdują. Wojciech Boszczyna. Łukasz Paryła. Tu jest, lewej. Wojciech Caban. Dawid Drewniak, Radosław Zając i Tomasz Kel. Tomasz jest? Tomasz Kel? Jest.